nocy z soboty na niedzielę na gali UFC 259 w Las Vegas Jan Błachowicz będzie po raz pierwszy bronił pasa mistrzowskiego. Z kolei jego rywal, niepokonany jak dotąd Israel Adesanya, może zostać podwójnym mistrzem UFC. O ile oczywiście wygra pojedynek z Jankiem Błachowiczem. No właśnie, Michał, jakie argumenty przemawiają za tym, że Adesanya może wygrać ten pojedynek? No szczególnie ten system poruszania, jakim się może poszczycić. Naprawdę ciężko go złapać pod siatką. Już ostatnia walka z Paulo Costą pokazała, że jest to ciężkie, żeby go złapać w klincz. No ale jednak nigdy nie bił się z tak silnym rywalem, jakim jest Janek. Poza tym cały czas szlifował teraz swoją grę parterową, zdobył nawet purpurowy pas, więc naprawdę trzeba przyznać, że przygotowywał się solidnie pod Jana. Czy sądzisz, że jednak Adesanya będzie chciał dążyć do walki w parterze? Czy powinien się obawiać Janka w tym elemencie? Myślę, że nie będzie dążył do walki w parterze, a te wszystkie treningi brazylijskiego jiu-jitsu były głównie w defensywie. Musi się bronić przed siłą Janka. Musiał się nauczyć lepiej walczyć z pleców na pewno, bo umówmy się, wątpię, żeby Błachowicz był z dołu, a nawet jeśli by się Jankowi udało, znaczy Adesanie by się udało oczywiście obalić Janka, to myślę, że Janek z pleców będzie bardzo ciężki, dlatego że mocno się wije, może złapać jakąś balachę albo gilotynę, wcale bym się nie zdziwił. Mój kolega, który długo trenuje brazylijskie jiu-jitsu, gdy rozmawiałam z nim właśnie o walce Janka z Adesanią, to powiedział mi, że Janek ma duże szanse właśnie na duszenie zza pleców, zwłaszcza, że Adesania ma bardzo długą szyję. Myślę, że będzie ciężko złapać tą szyję Adesani, dlatego że ciężko będzie go obalić, ale jeśli dojdzie do walki w parterze, to Janek na pewno ma argumenty, żeby duszenie zza pleców założyć i to jest jeden ze sposobów, jaki widzę w tym pojedynku. A czy to będzie plusem dla Adesani, że ma ważyć znacznie poniżej kategorii wagowej w tym pojedynku? Moim zdaniem to jest bardzo przemyślana taktyka ze strony Adesani i jego teamu, dlatego że nie chcą zmieniać tego, co działało przez tyle walk i dlatego nie chcą eksperymentować z wagą, bo tak naprawdę nie wiemy, jakby Adesanya przymasował do 93 kg, jakby się zachowywał w walce. Mieli trochę za mało czasu, żeby go dobrze przygotować na te kilogramy. No i też sama Adesanya chce zobaczyć, jak to się bić z większymi chłopami, że się tak wyrażę, więc po prostu lepiej ważyć te 87 kg, tak jak oni zapowiadają, nie będą tych ostatnich 3 kg ciąć do końca i wyjdzie świeży. Myślę, że to najlepszy pomysł jego zespołu, żeby nie dobijać tych dodatkowych kilogramów, żeby walczył w tej wadze, w której najlepiej się czuje i nie próbować jakichś nowych rzeczy, bo tak naprawdę nie wie, jakby się czuł, jakby tą wagę zrobił większą. A ciekawe, jaki jest game plan Janka Błachowicza, bo w zasadzie chyba jeszcze nie walczył z tak kreatywnym zawodnikiem jak Adesanya, który jeszcze dodatkowo ma siłę w rękach. Sam jestem ciekawy, jaki gameplan przygotował Robert Diocci i Robert Złotkowski na tą walkę, dlatego że Adesanya jest, jak sami już wspominaliśmy, nieszablonowym zawodnikiem. Jego sposób poruszania jest bardzo ciężki dla rywali, chociażby w walce z Romero czy z Costą widać było, że on nie rzuca się od razu, badawczo musi wyczuć dystans i tak dalej. Natomiast Janek też nie będzie mógł pozwolić, bo bardzo dobrze Adesanya walczy z kontry, ale będzie musiał Janek pójść mocniej i wtedy knockout? Szukać czegoś. Najlepiej? Myślę, tak, że najlepiej knockout, bo ten sposób poruszania, o którym już mówiliśmy, będzie bardzo ciężki do uchwycenia Adesanya, szczególnie też pod siatką, gdzie Janek lubi zawsze z klinczu. No, a marzy oczywiście o tym, że złapie Janek w drugiej rundzie klincz i na rozerwaniu uderzy go lewym sierpowym i go znokautuje. Czyli krótko mówiąc, jak oceniasz, kto wygra i czy przez punkty, czy przez KO? No tak ciężko powiedzieć jednoznacznie, ale myślę, że jeśli do trzeciej rundy Janek nie znokautuje Adesani, to jednak Adesania może wygrać tą walkę na punkty. Bardziej się skłaniam na skończenie Janka do trzeciej rundy, natomiast myślę, że jest bardzo możliwe, że Adesania wygra decyzją sędziowską. A ja oceniam, zresztą możecie sami sprawdzić w aplikacji Super Social, jak będę typować, że będzie to zwycięstwo przed czasem Janka Błachowicza i zwycięstwo przez knockout. Mam nadzieję, że to się sprawdzi, jak myślisz? Musi się sprawdzić, bo kto jak nie on, Jankowi Błachowiczowi będzie kibicować cała Polska w soboty na niedzielę. Ja też będę kibicować i bardzo chętnie zarwę nockę, żeby obejrzeć tę walkę, a Wy napiszcie w komentarzach, jak oceniacie, kto wygra ten pojedynek, Jan Błachowicz czy Israel Adesanya. I do zobaczenia. Do zobaczenia.